prawda, które byłyby w stanie położyć tamę indywidualnej wolności. Więc w gruncie rzeczy Sienkiewicz w pierwszych rozdziałach powieści to jest taka banda kiboli, która, no, która po prostu niszczy wszystko, co, co się sprzeciwi i literatura polska, albo i teraz żeby tak dużo panowie, zasypać, zalać książkami, albo żeby ludzie Biblii nie czytali, to wszystko diabeł urabia, ale to ludzie, którzy tej Biblii nie czytają, to nie mają pojęcia, że są sługami diabła, że są niewolnikami diabła, bo świadkami diabła można powiedzieć, skoro są świadkowie Jehowy, to są i świadkowie diabła. To znaczy tych świadków nie ma tutaj Jehowy w Warszawie. Mareczek też nie jest świadkiem Jehowy. Książka to najlepszy przyjaciel człowieka. On ma chorobę. Przyjemność, chwila relacji, żeby mieć. I zapomnienia o codziennych i ta choroba już u niego pozostanie lektura do końca życia. Lektura to najtańsza podróż do innego, powiedziała dzisiaj Ewka w mojej Gruba, audycji będę dzwoniła, o powiedziała, że oraz o on jak umrze, to trzeba jego spalić i te urny będzie w domu leżał. I tego, czytać. Jak przyjdzie ktoś do domu, to, bo on mi spadek ma przepisać, to w domu będzie cmentarz i po prostu jak ktoś by coś chciał wziąć, to on wtedy, to moje, nie ruszaj, Bóg połapa. Informacje dnia w skrócie. Tak, tak, taka filozofia nowej Ewki, ale nie tej grabowskiej, nie tam żadnej, tylko tu. No i ta Ewka mówi, to tylko jak ci spadek przepisze, tylko ty będziesz, Elżbieta, mogła wszystko wziąć, co twoje, no jak spadek, normalne, ale jak to by tam pilnować będzie, jak obcych to wejdzie, pilnować będzie, no to on będzie leżał już zabalsamowany. Jak ktoś by coś chciał ruszyć, to Bóg połapa. To moje, nie ruszać. Polskiego prezydenta z jordańskim królem i premierem, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Polska jest ale to wynika z chciwości. Poszukiwania pokojowego rozwiązania problemów Bliskiego Wschodu, także tych problemów, które skutkują falą migracyjną. Andrzej Duda chce podkreślić również potrzebę dialogu międzyreligijnego na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i stąd udział prezydenta komu, w spotkaniu ekumenicznym nad Jordanem. Człowiek bardzo ważny głupieje. Także będzie kwestia od tych dóbr. Człowiek od tego wszystkiego nienormalny się robi. W skład także polskiej delegacji do Jordanii wejdą również przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego zainteresowani współpracą z tym krajem, siebie. Dodaje Krzysztof Szczerski. Będziemy także rozmawiać na temat współpracy przemysłu polskich inwestycji, przemysłu zbrojeniowego Jordanii i współpracy także produkcyjnej. W Jordanii prezydent Andrzej Duda przekaże również osobiste wsparcie humanitarne dla syryjskich uchodźców. Karol Dermoros, Polskie Radio. W ramach doraźnego wsparcia prezydent przekaże 0,5 tony mleka w proszku oraz setki śpiworów, koców i ubrań. Polska delegacja chce również zaakcentować wkład naszych naukowców w zachowanie dziedzictwa kulturowego Bliskiego Wschodu zagrożonego konfliktami zbrojnymi. Wraz z parą prezydencką do Jordanii lecą przedstawiciele uniwersytetów prowadzących badania archeologiczne w tym kraju. Prokuratura rejonowa w Starachowicach wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie wydarzeń w tamtejszym szpitalu, do którego doszło 1 listopada. Po pomoc zgłosiła się wówczas będąca w 8 miesiącu ciąży pani Izabela, która przestała wyczuwać ruchy swojego dziecka. Po zbadaniu pacjentki lekarze stwierdzili zgon noworodka. Pani Izabela twierdzi, że nie otrzymała należytej opieki. Mimo ogromnego bólu lekarze odmówili jej podania środków znieczulających albo przyspieszających poród. Małżeństwo twierdzi, że pozostawiono ich samym sobie. Mówią, że dziecko urodziło się na podłodze pomiędzy szpitalnymi łóżkami. Tak, mają nadzieję, że diagnoza lekarska, mając nadzieję, że diagnoza jest chybiona i dziecko żyje, rodzice bali wziąć się na ręce, żeby nie zrobić mu krzywdy. Dyrektor do spraw medycznych Szpitala Powiatowego w Starachowicach Marcin Biesiada nie chciał komentować sprawy. Jak powiedział, to bardzo przykra sytuacja, dlatego trzeba ją zbadać wnikliwie. Po analizie dokumentacji i w rozmowach z personelem szpital wyda oświadczenie, w którym przedstawi swoje stanowisko. Niemiecki kontrwywiad wojskowy wytropił w szeregach Bundeswehry 20 radykalnych islamistów. O sprawie informują media w Niemczech. Z Berlina Wojciech Szymański. Dziennikarze grupy medialnej Funke ustalili, że obok 20 wykrytych islamistów kontrwywiad obserwuje jeszcze 60 innych podejrzanych. Jak podano, niemiecka armia może być atrakcyjnym miejscem dla radykałów, Niemcy, którzy chcą przejść wojskowe przeszkolenie i nauczyć się posługiwać bronią. Umiejętności te mogą potem zostać wykorzystane do przeprowadzenia zamachów terrorystycznych. W połowie roku niemiecki rząd decydował, że kontrwywiad ma sprawdzać pod tym kątem nie tylko aktywnych żołnierzy, ale także kandydatów do służby w Bundeswehrze.
Jak tłumaczono, to reakcja na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakub Moroz, po przerwie witam w rozpruwaczu kulturalnym. Przypomnę, że są ze mną goście. Pan profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego. Oraz pan profesor Krzysztof Keller, również literaturoznawca, ale oprócz tego poeta, eseista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiamy o twórczości Henryka Sienkiewicza w stulecie jego śmierci. Przed przerwą pan profesor Koziołek zaczął mówić o bardzo ciekawym problemie politycznym związanym z twórczością Henryka Sienkiewicza, czyli pytaniu o to, które Sienkiewicz zdaje się, nad którym zdaje się medytować, zwłaszcza w Potopie, upostaciowując ten problem jakoś w postaci Kmicica, czyli pytaniem o to, jak anarchiczną wolność przekształcić w wolność, która służy społeczeństwu, która służy jakoś sprawie także państwowej. To paradoksalne, wydaje mi się, ujęcie, bo bardzo często Henryka Sienkiewicza kojarzymy chyba czasem nadal z taką przede wszystkim pochwałą społeczeństwa szlacheckiego, no i czasem ustawia się Henryka Sienkiewicza jakoś na kontrze wobec tej szkoły, która wobec pierwszej Rzeczpospolitej, wobec społeczeństwa szlacheckiego, czy narodu szlacheckiego była krytyczna, a to przypomnijmy przede wszystkim najpierw Szkoła Historyków Krakowskich, a później także to bardzo żywa tradycja w historiografii PRL-u, która miała także polityczny interes w tym, aby przedstawić w sposób skrajnie negatywny ten problem i w ogóle społeczność szlachecką w pierwszej Rzeczpospolitej. Jak pan profesor Keller, jako znawca też tematyki sarmackiej, zapatruje się na ten problem wolności anarchicznej i wolności, którą ukierunkowuje się w służbie państwa u Henryka Sienkiewicza? Bardzo dobra była pana profesora wypowiedź, bardzo mi się podobała. Ten podobał sąd na temat, co robić z grupą tą wyjściową, tak? Czyli jakby mamy problem tych kiboli, mówię o w grupie młodego Kmicica. Zresztą likwidował i zostaje nam bohater postawiony w sytuacji, że tak powiem, dramatu moralnego, takiego antycznego, prawda? Natomiast mówiąc już poważnie, tak jakby nie odnosząc się już tam, rozwijając tam tego wątku, wydaje mi się, że kilka rzeczy należy podkreślić, że ta krytyka tego okresu sarmackiego, to bym tylko chciał przypomnieć, że zaczyna się w zasadzie w okresie oświecenia i ma takie fale, prawda? Jakby to trzeba też pamiętać o tym, wydaje mi się, że te fale są takie jak sinusoida trochę, czyli mamy tę falę krytyczną, która jest, załóżmy, tak ogólnie rzecz mówiąc, w okresie tego buntu oświeceniowego, czyli Monitor i tak dalej. Słynna komedia Sarmatyzm Zabłockiego, no, jako tak. Przykład taki dobry, tak. Który wprowadza w ogóle termin sarmatyzm. Natomiast później mamy ten okres, o którym mówili panowie, natomiast pomiędzy nimi jest jednak taka ciekawa romantyczna fascynacja i potem to, co zrobił Sienkiewicz, jak trochę w opozycji, być może do szkoły krakowskiej, trochę no nie wiem, może nie w opozycji, ale to na pewno w sumie to jest jakiś drugi sposób postrzegania tego zjawiska. W związku z tym zawsze w takich rzeczach, jak zatem historycznie tym czasem XVII, tam XVI wieku, oczywiście Sienkiewicz buduje pewien model, pewien zdanie. To nie jest historyk, no, to nie jest, wydaje mi się, badacz historyczny. To jest po prostu pisarz, który ma prawo do pewnego stworzenia pewnego obrazu tej rzeczywistości. Oczywiście to jest gazety. Bardzo mnie fascynuje, czy ta rzeczywistość widziana przez Sienkiewicza jest rzeczywistością szlachecką, czy taką rzeczywistością, którą pisarz tworząc swoje wielkie dzieła, budując listy po prostu największe mity, jakie zbudowano chyba w literaturze polskiej. Nie tworzy czegoś innego niż ta rzeczywistość, która była podstawą. Tutaj dla mnie, muszę powiedzieć, mamy świadomość, nie wiem, jak tym jest do końca. Czy trochę tak, trochę nie. No, zabili Jezusa i chcą nagrody. Zawsze się skraca, czy upraszcza, czy uwydatnia pewne tematy. Natomiast też chciałbym dodać, że z tego czytania o wolność, która chyba przez Sienkiewicza zapisana w moim przekonaniu niezwykle trafnie i niezwykle fundamentalnie, bo to chyba było, tak mi się wydaje, po tym, co robię w tych swoich badaniach. Rzeczywiście najważniejsza taka wartość intelektualna, szczerze, moralna, może szlachty polskiej, to
druga kwestia też ważna, i to też jest Sienkiewicza, pisze regularnie, także konstruowana, to jest ten motyw odpowiedzialności za Rzeczpospolitą. Ten motyw podłączysz się, to ci wyciągnął obowiązków obywatelskich wobec Rzeczypospolitej postaci. Kiedy okres wojenny, wiadomo, że służby wojennej, ale też przecież nie tylko, bo mamy różne inne formy Sienkiewicza jakby bycia częścią Rzeczypospolitej. W związku z tym, akurat w tym względzie, to ten opis Sienkiewiczowski, mówiący o wolności i mówiący o obowiązku, że amor patrie, jakkolwiek na to patrzeć, no to jednak wszyscy ci bohaterowie kochają swoją ojczyznę, swoją wspólnotę polityczną i oddają dla niej życie, zdrowie i wszystko poświęcają. W związku z tym, to akurat wydaje mi się prawdziwe. No, krótko mówiąc, jeżeli patrzę na XVII wiek i oczywiście rozumiem tyle znaczenie tylko w XIX wieku, że taki model się buduje, bo to znaczenie będzie widoczne w następnych okresach. I to jest niezwykle wielką zasługą tego pisarstwa. No właśnie, jak to jest z tym tworzeniem mitów przez Sienkiewicza, to oczywiście bywa bardzo różnie oceniane, ale część badaczy, czy w zasadzie nawet nie tyle badaczy Sienkiewicza, co badaczy społecznych, badaczy tożsamości narodowej, mówią o tym, że Sienkiewicz, znaczenie Sienkiewicza było fundamentalne właśnie na przełomie XIX i XX wieku, kiedy dokonał się taki proces, można powiedzieć, symbolicznego uszlachcenia chłopstwa właśnie za sprawą czytania Sienkiewicza. Czy to rzeczywiście tak było, że ci chłopi, którzy do tej pory często nie mieli tożsamości narodowej, Polaków kojarzyli ze szlachtą właśnie, no, zostali symbolicznie włączeni właśnie przez twórczość Sienkiewicza, że zaproponowano im taki egalitarny model uczestnictwa w doświadczeniu, historii, pamięci, czy może bardziej micie niż pamięci tej Rzeczpospolitej. Jak się panom wydaje? Doświadczyła są trochę są nieakceptowalne. Pan profesor, nieakceptowalne nie. To się nie mogło powiedzieć w ten sposób, żeby chłopi XIX wieku, którzy ledwo w przypadku kongresówki, ledwo zostali wyzwoleni z pańszczyzny i w zasadzie żadna większość z nich nie potrafiła czytać i pisać. Będziemy analizować, co możemy zrobić. Jako swojego pisarza, który wyraża kondycję i świat i doświadczenie. Nie, natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z absolutnym fenomenem, który w jakimś sensie jest niepojmowalny i niewyjaśniony do dzisiejszego dnia. Jak to się stało, że rzeczywiście Sienkiewicz był przez tych chłopów czytany, słuchany, absorbowany, czy w postaci bezpośredniej, ci, którzy potrafili poprzez rozmaite przeróbki, czytanie na głos, bo są słynne sceny, zresztą zaświadczone, jak to grupy chłopów zbierały się u miejscowego pisarza czy ekonoma, który odczytywał fragmenty. Zamieszczają niedozwolone na Facebooku przeróbki upraszczające Sienkiewicza, tak zwane adaptacje dla ludu. Więc ten Sienkiewicz rzeczywiście wszedł w warstwę społeczną, która powinna by uznać go za pisarza obcego klasowo, mówiąc najprościej, który nie opowiada, ani nie wyznacza im żadnego istotnego miejsca w przedstawieniu i narracji historycznej. No może poza czysto baśniowymi wątkami w Potopie, kiedy to górale ratują Króla Jana Kazimierza. Natomiast obraz chłopstwa chociażby w Ogniem i Mieczem jest strasznie spłonęły, jest zdeprecjonowany, więc trudno się tam z tym identyfikować. Natomiast Sienkiewicz rzeczywiście stworzył język powieściowy, sposób opowiadania, który falangi, połączył społeczeństwo bez względu na światopogląd i położenie klasowe. I to się nigdy w Polsce żadnemu innemu pisarzowi nie udało. Czyli Sienkiewicza czytała kucharka, arystokratka, szlachcic, mieszczanin, Rusin, Polak z kongresówki, z Wielkopolski. Wszyscy go czytali. Czyli on nas w jakimś sensie stworzył jako egalitarne społeczeństwo czytające literaturę, w tym wypadku literaturę sienkiewiczowską. Mówi wyborcze Jakubiak. Pan profesor Krzysztof na uwagę, no, że są tam również flagi z falangą, odpowiada widać je, ale fragmentarycznie mogły być flagami PSL-u. Tam było morze biało-czerwonych flag, nawet jeśli trafiły się inne. To jaka to ma znaczenie dla całego obrazu, dodaje. W środę wieczorem jego zdjęcie zostało przywrócone. Facebookowi wydaje się, że odblokowanie kont załatwienia
żadną, która trwa. Ale my nie odpuścimy tego. Komentujesz Stowarzyszenie Marszu Niepodległości. Narodowcy domagają się wprowadzenia prawa, które określi zasady funkcjonowania mediów społecznościowych w Polsce. Co w sprawie sporu narodowców z Facebookiem zarejestrowanym w USA może zrobić polski rząd? Niewiele. Gdybym miał zażartować, powiedziałbym, że może zakazać Facebooka, mówi Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, która zajmuje się wolnością słowa w mediach cyfrowych. Właściciel tego serwisu ustalił takie reguły korzystania z niego, że jeśli komuś się to nie podoba, powinien zmienić serwis. Tyle, że dziś blokowani mogą być narodowcy, a jutro inne grupy. Mam jednak nadzieję, że politycy nie pójdą na wojnę z Facebookiem, bo byłoby to fatalnym pomysłem, mówi Paweł. Mówi tak. Po tym, że widzi się Paweł Kosiński, w cudzysłowie, może wprost głównego wroga, czy tam pochrączeć, który informował nas w ten sposób, który by nowocześni ludzie nie chcieli. To jest fascynujące. Mamy problemy, są tutaj w Polsce, proszę Państwa, o tym zebraku. Ciągle im coś źle, ciągle mało, żebrzą i nie mają. Pracują i co? Są wciąż na dorobku, nie mają. Czy to ktoś podkrada, czy to ktoś z Facebooka blokuje? Co się dzieje? W atakach na Sienkiewicza, bo jeśli mówimy o wielkim narodowym mitotwórcy, no to zaraz pojawiają się wątpliwości. W końcu niektórzy badacze mitu mówią, mit jest, jak to wprost powiedział Roland Barthes, mit jest totalitarny. Mit zaczyna nami władać i nie pozwala nam się od siebie uwolnić. A więc i teraz jaki to jest mit? No, Brzozowski twierdził, wspomniany, proszę wybaczyć, muszę jeszcze przywołać ten atak, bo gdzieś to nadal krąży, prawda? Te opinie o Sienkiewiczu gdzieś wciąż się z nimi stykamy. Sienkiewicz to autor, który jest nieczuły na historię. Zamyka nas w kręgu jakiejś pięknej baśni pokrzepiającej, ale w gruncie rzeczy usypia nas historycznie, nie pozwala nam działać, nie pozwala nam zidentyfikować problemów dzisiejszego wieku. A to są problemy takie, którymi żyją przede wszystkim, no jakby pewnie chciał Brzozowski, socjaliści, a więc właśnie problemy klasowe, problemy zbliżającej się rewolucji, złego położenia dużych warstw społecznych. A tu Sienkiewicz przenosi nas do jakichś sielankowych czasów, w których by tak kąśliwie powiedzieć, no z polską szlachtą polski lud, nic bardziej mylnego i nic bardziej zaściankowego. Dalej w końcu mamy Czesława Miłosza, który nawet mówił o Sienkiewiczu jako o takim protonacjonaliście w pewnym sensie, prawda? Czyli jednak też fundatora, jako fundatorze takiego, no, dosyć tępego mitu, właśnie jednak nacjonalistycznego, zamykającego nas także na wrażliwość na inne narody. Co z tym dziedzictwem krytyki Sienkiewicza, w końcu bardzo silnej i bardzo wybitnej, zrobić? Nie mówię już o Witoldzie Gombrowiczu, który podszczypywał, jeśli tak wolno się wyrazić, Henryka Sienkiewicza, mówiąc, że to taka drugorzędna w gruncie rzeczy literatura i że być może, chyba dając to zrozumienie... Drugorzędna. No właśnie, ale że być może trochę zepsuł nasz smak też Sienkiewicz, ale być może też znieczulił nas na kwestie egzystencjalne, bo cały czas każe nam się zastanawiać nad kwestiami tożsamości zbiorowej. No i co nas z tym poradzić, panowie? No tak zawsze będzie, że ja to trochę na to patrzę, przepraszam, że się wyrywam, ale trochę na to tak patrzę, że to się... To jest problem tych, którzy Sienkiewicza krytykują. Może to ironizuje trochę, ale na dobrą sprawę, no dokładnie tak jest, jak oni mówią, ale przecież to nie jest jego wina. No jakby ktoś, każdy robi swoją przestrzeń, w której funkcjonuje i to bez sensu, no jakby żeby się narzekać, że nie robi czego innego. No a akurat taki autor był i taki autor miał taką moc literacką, taką moc językową, taką moc wizji, że tak powiem. W związku z tym, stało się, no i zarzuty zawsze będą, no bo oczywiście, jeżeli ma wizję socjalistyczną, no to wizja sienkiewiczowska będzie nieadekwatna, no zupełnie... Nie zabijemy. Rozumiecie, panowie, że musimy przekroczyć Sienkiewicza, żeby wyzwolić się z okowów tego myślenia, które dana osoba, która wypowiada jego krytykę, uważa za kajdany. No naprawdę to jest problem tej osoby, przepraszam, tak by krótko odpowiadając, a na pewno nie jest to problem Sienkiewicza, bo jego nie trzeba bronić, no wystarczy go zacząć czytać i tyle, no i tutaj jakby jaką się ma światopogląd, w jaki sposób się postrzega rzeczywistość, no to w ten sposób będzie się do Sienkiewicza podchodzić, ale to na miły Bóg zupełnie już nie jest
przepraszam, cytując poetę, problem Sienkiewicza. Po problem jego czytelników. Świetny problem. Walczmy, zmierzajmy, mierzmy się z tym. To jest wyzwanie. Pan profesor Ryszard Koziołek. Koziołek. Ale rzeczywiście, no, jesteśmy wolnymi ludźmi. Mamy rozum, mamy wiedzę. I użyjmy je wobec Sienkiewicza. Wszystko jedno, w jaką stronę. Chwała nam za to, jeśli zrobimy coś takiego, co zrobił Brzozowski, który go uważnie przeczytał, który postawił mu właśnie kulturze polskiej w gruncie rzeczy swojego czasu, bo Sienkiewicz jest dla niego pretekstem do tego, żeby boksować się z polską inteligencją, z zastojem kulturalnym, z pewnym lenistwem umysłowym, które nie jest lenistwem samego Sienkiewicza, bo obyśmy wszyscy byli tak intelektualnie, artystycznie pracowici jak Sienkiewicz. Natomiast zaczął pan od mitu i myślę, że to jest ważna rzecz. To znaczy mit jest formą organizowania myśli, organizowania wyobraźni, organizowania wiedzy w pewnych strukturach, które nazywamy strukturami mitycznymi, czy po prostu strukturami atrakcyjnej opowieści, z bardzo wyraźnymi, topicznymi postaciami, sytuacjami, scenami, takich mamy przecież mnóstwo w trylogii. Ale mit nie zastępuje myślenia. On organizuje wyobrażenie, w tym wypadku przeszłości historycznej. Po to, żebyśmy to zobaczyli w pewnych obrazach, w pewnych ujęciach narracyjnych, w pewnych relacjach między składnikami tych światów, o których Sienkiewicz opowiada. I mając taki rodzaj wizualizacji, trochę jakbyśmy mieli program symulacyjny przed oczami na temat na przykład Sarmackiej Rzeczypospolitej, my możemy wokół tego obrazu się zgromadzić i zacząć o nim rozumnie i przytomnie i krytycznie oczywiście rozmawiać. I wreszcie lektura Sienkiewicza pokazuje, jak to jest szalenie świat zróżnicowany. Sienkiewicz jest dzieckiem idei, mitu Rzeczypospolitej obojga narodów, a właściwie nie tyle obojga, co wielu narodów. I te wiele narodów składających się na społeczeństwo Rzeczypospolitej w swoim zróżnicowaniu etnicznym i klasowym jest reprezentowane w trylogii. Oczywiście niedostatecznie, niereprezentatywnie, nieproporcjonalnie, ale też dlatego, że Sienkiewicz pisze powieść opartą na tradycji epickiej, która ma swoje gatunkowe prawidła i zobowiązania. Po prostu to się musi dobrze czytać. Natomiast jeśli czytelnik dołoży do tego wiedzę kontekstową i te nitki zacznie rozsupływać i rozciągać do macierzystych kontekstów, to zobaczy tam Rusinów, zobaczy tam Tatarów, zobaczy tam chłopów, zobaczy mieszczan i nic nam nie stoi na przeszkodzie, abyśmy dobudowali te brakujące narracje, spierając się Sienkiewiczem, czyniąc go bardziej powikłanym, czy po prostu przy jego pomocy wykonajmy własną pracę krytycznego myślenia. Sienkiewicz nam na to pozwala. Przede wszystkim czyni ten gest fundamentalny i założycielski, czyli daje nam niezwykle wpływową, atrakcyjną, powszechnie znaną opowieść, która pozwala nam się porozumiewać. Czyli tworzy istotny składnik polskiego uniwersum symbolicznego. Patrzyliśmy na historię, na politykę, no to może popatrzmy też na Sienkiewicza jako tego, który przedstawia nam swoją epokę. To myślę Sienkiewicz mniej znany, Sienkiewicz podróżnik, ten, który jedzie do Ameryki i ten, który wyjeżdża do Afryki, co znajdzie odzwierciedlenie oczywiście w jego twórczości literackiej, ale co wiąże się także z jego listami, które nam pozostawił, które chyba nie są tak czytane, jak być by mogły i na co chyba zasługują także, prawda? Zgodzą się panowie, że to także ciekawa część twórczości Henryka Sienkiewicza, więc co się z tych podróży wyłania? To bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Ja mam króciutką odpowiedź, bo akurat jak zdarzyło mi się czytać trochę tych rocznicowych tekstów o Sienkiewiczu i bardzo mnie interesuje jego sposób pisania Ameryce. To jest taki rodzaj nasze przeżywania Ameryki bardziej, bo ta wyprawa, przepraszam panów, ale wyprawa do Afryki to jakaś była zupełnie nieporozumienie. Tam króciuteńka wyprawa, nieudana. Nie wiem, czy on na jakiejś jednej rzeki, nie pamiętam nazw dokładnie, ale świetnie to z listów wygląda. No wielka podróż, że zobaczył hipopotama, jednego ustrzelił, krokodyla mu się zdarzyło też tam zrobić z nim porządek, ale bardzo się rozchorował i wrócił zaraz z powrotem na wybrzeże. Także to dosyć jest zabawne.
jak się czyta te przygotowania do wyprawy, potem wyprawy. Natomiast wydaje mi się, że Ameryka jest takim, jest opinie takie spotkałem, że to jest takie bardzo interesujące rozpoznanie tego kontynentu i stosunków w nim panujących. A dla mnie niezwykle ciekawy, jak się czyta ten Kosiengiewicza, który po prostu ucieka od tej falansteru i czy wycofuje się z tego funkcjonowania w falansterze i próbuje jakoś żyć w sposób indiańsko-traperski. Tam mu się wyrywa także z korespondencji, że on był z lasu jestem, ja jestem z buszu, ze stepów, jakby budując siebie trochę w opozycji do tak, bliżej takiej natury dzikiej, otwartej niż do kultury. To mi się strasznie podobało, bo wydaje mi się, że to doświadczenie amerykańskie przez listy idące właśnie stworzyło Sienkiewicza, no, że wcześniej gdyby tak więcej, chociaż jak mówię, bo może to jest inaczej, no, jakby ja nie czytałem tak dużo tego. Pan profesor Ryszard Koziołek. Pewno tak. Jeden i drugi. Amerykańska podróż Sienkiewicza jest najważniejszą podróżą literacką Sienkiewicza. Właściwie Ameryka robi z niego wielkiego pisarza. I jeśli chcemy zrozumieć Sienkiewicza, który po powrocie już niedługo będzie się zabierał do powieści historycznych, co uznaje się za zdradę ideową. Dlatego, że pamiętajmy, Sienkiewicz, zaczynając przysyłać korespondencję z Ameryki, czyli owe słynne listy z podróży do Ameryki, właściwie jest postrzegany jako czerwony. Dzisiaj byśmy go nazwali lewakiem, zachowując proporcje między drugą połową XIX wieku a naszymi czasami. W każdym razie jest uznawany za demokratę, co w dzisiejszym rozumieniu jest radykalnym, takim, można powiedzieć, lewicowo-liberalnym podejściem do świata i społeczeństwa. I ten Sienkiewicz, który fascynuje się Ameryką równościową nade wszystko, tempem życia, dynamiką, egalitaryzmem kształcenia, pozycją kobiety w tym społeczeństwie, równocześnie odkrywa, i to go niepokoi, spłaszczenie nowoczesne. To znaczy to, że jeśli główną miarą wartości ludzkiego życia i ludzkich osiągnięć jest zysk, to znaczy, że wszystkie sprawy związane z przywiązaniem do tradycji, wartości religijnych ulegają spłaszczeniu. I Sienkiewicza to zaczyna niepokoić, to po pierwsze. Po drugie, on się przygląda oczywiście rzeczy bardzo ważnej dla niego, mianowicie eksterminacji plemion Indian amerykańskich. Nie uczestniczy oczywiście w tych akcjach, ale ta wojna cały czas jest na horyzoncie. On o tym wie, on o tym czyta w gazetach, opowiadają mu uczestnicy tych walk, co się tam dzieje. I refleksja Sienkiewicza nad tym jest z jednej strony refleksją empatyczną, a z drugiej strony on widzi, że inaczej być nie może. Że to jest ta cena cywilizowania, nowoczesnego cywilizowania kontynentu amerykańskiego. I teraz, jeśli w tym nie ma wyłącznie grabieżczej i okrutnej gospodarki kolonizacyjnej, a jest rodzaj prawa cywilizacyjnego, a pamiętajmy, że to jest czas darwinizmu społecznego, gdzie te metafory nieuniknionych procesów eliminowania słabszych gatunków narzucają się myślicielom politycznym, amatorom zwłaszcza, to jeśli z taką świadomością wraca się do kraju skolonizowanego przez trzech zaborców, to ta myśl jest bardzo bolesna i niepokojąca. Zwłaszcza, że te analogie właściwie cisną się od początku XIX wieku w polskiej myśli politycznej. Czy by przypadkiem nasza kondycja nie jest kondycją Indian północnoamerykańskich? I zwrot Sienkiewicza w stronę historii nie jest zdradą, bo to jest przedziwne, że Sienkiewicz wraca z Ameryki z nowoczesnym, można powiedzieć, demokratycznym światopoglądem i bierze się niedługo za powieści historyczne. I my do dziś nie umiemy do końca tego zwrotu wyjaśnić. On mnie się wydaje coraz bardziej logiczny. Mianowicie powtórzenie, czy też lansowanie tego modelu amerykańskiego w polskiej rzeczywistości historycznej z okresu zaborów oznaczałoby przyznanie racji historycznej zaborcom. Że oni po prostu wobec Polski realizują dokładnie te nieubłagane procesy cywilizacji i podwoju, które Sienkiewicz obserwował w Ameryce. No to na koniec chyba widzimy Sienkiewicza nawet romantyka, czyli kogoś, kto widzi
to, co przynosi ze sobą myśl oświeceniowa, nowoczesna, więc tak. Myślenie w kategoriach jakichś nieuchronnych logik historycznych, zdeterminowanych, tak. Bezosobowych, no i przez to tym bardziej jeszcze nieodwoływalnych i jednocześnie buntuje się przeciwko temu. Sami Państwo widzą, jak Sienkiewicz jest skomplikowany. Henryk Sienkiewicz, kontynent nieodgarniony, o tym dzisiaj było w rozprówaczu kulturalnym. Dziękuję uprzejmie za rozmowę i zapraszam nie tylko do następnej audycji, ale także do czytania Henryka Sienkiewicza. Do zobaczenia, do usłyszenia. Reklama. Nie ma co płakać nad pękniętym ekranem. Kupując w MediaMarkt nowy smartfon lub tablet, pamiętaj o usłudze montażu folii lub szyby ochronnej, bo zamiast płakać po szkodzie, lepiej chronić zawczasu. MediaMarkt.pl. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Evenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy religia, chrześcijańskie wartości i tradycja kształtują dziś życie społeczne? W jakim stopniu wpływają na kulturę, tę wysoką i najbardziej popularną? Jak wzajemnie na siebie wpływają? Odpowiedzi na te i inne pytania szukać będę z moimi gośćmi w programie Życie z duszą czy bez? W każdą niedzielę o godzinie 20.15. Zapraszam, Ewa Czaczkowska. Autopromocja. Minęła 19. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Prokuratura w Starachowicach wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie wydarzeń w tamtejszym szpitalu. Minister Antoni Macierewicz bierze udział w obchodach Tygodnia Patriotycznego w Świebodzinie. Palenie papierosów prowadzi do zmian genetycznych w ciele człowieka. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Starachowicach wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie wydarzeń w tamtejszym szpitalu, do których doszło 1 listopada. Po pomoc zgłosiła się wówczas pani Izabela, będąc w 8 miesiącu ciąży. Przestała wyczuwać wtedy ruchy swojego dziecka. Po zbadaniu pacjentki lekarze stwierdzili zgon dziecka. Pani Izabela twierdzi, że nie otrzymała należytej opieki. Mimo ogromnego bólu lekarze odmówili jej podania środków znieczulających albo przyspieszających poród. Mąż co 10 minut biegał i prosił o pomoc. Co chwilę mówił, że mi wody odeszły, że później, że mam skurcze już parte i żeby ktoś przyszedł, żeby cokolwiek. No to siostra stwierdziła, że ona lekarza powiadamia, a lekarz nie przychodzi. Ona bez lekarza nie może mi nic pomóc. I w sumie zostawili samą sobie. Doszło do porodu. Między jednym a drugim łóżkiem na podłodze urodziła. Dziecko leżało na podłodze, bo ja nie wiedziałam, czy ja mogę ją wziąć, bo zawsze jest nadzieja, że to dziecko żyje, prawda? Że jednak coś, może się pomylili, żeby nie zrobić krzywdy. Pretensje do personelu Starachowickiego Szpitala ma także mąż pani Izabeli Marcin. Żona cierpiała bardzo. Chodziłem, prosiłem o jakąś pomoc. Zwracałem się do położnej, że jeśli trzeba wykupić, to kupię ten lek, żeby jej cokolwiek dali i pomogli. Tylko była odzywka od położnej, że ona powiadomi lekarza, że ona za chwilę przyjdzie, tylko że nikt nie miał czasu przyjść do momentu, aż urodziła żona na sali, na podłodze. Dyrektor do spraw medycznych Szpitala Powiatowego w Starachowicach, Marcin Biesiada, nie chciał komentować sprawy. Jak mówi, to bardzo przykra sytuacja, dlatego trzeba ją zbadać bardzo wnikliwie. Po bardzo wnikliwej analizie, zarówno i dokumentacji, i rozmowach z personelem, które już się odbywają, będziemy mogli wydać oświadczenie i przedstawić tak naprawdę jakby nasze stanowisko w tej sprawie. I tyle mogę powiedzieć na ten temat w tej chwili. Prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu po doniesieniach medialnych, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Na chwilę obecną mogę już powiedzieć, że miało miejsce rzeczywiście takie zdarzenie jak urodzenie martwego płodu w szpitalu w Starachowicach. Natomiast będziemy badać wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczyliśmy już dokumentację, ustaliliśmy krąg świadków do przesłuchania tej sprawy. Trwają w tej chwili intensywne czynności wykonywane przez policję, a nadzorowane przez prokuratora.
Dodatkowo minister zdrowia skierował do szpitala w Starachowicach swoją kontrolę. Lecznica ma certyfikat szpital bez bólu. Minister Antoni Macierewicz bierze udział w obchodach Tygodnia Patriotycznego w Świebodzinie. Szef MON powiedział, że dziś patriotyzm to także silna gospodarka i wartości rodzinne. Nie moglibyśmy jednak mówić o patriotyzmie, gdyby nie czyn zbiorowy sprzed lat, dodał minister Macierewicz. Gdy myślimy o patriotyzmie, myślimy o bardzo wielu jego postaciach. Myślimy o rodzinie, o matce, ojcu, którzy nas wychowywali, uczyli pacierza, ale i uczyli pierwszych polskich słów, uczyli pierwszych polskich zachowań. Myślimy o przemyśle, gospodarce, rolnictwie, ale nigdy nam nie wolno zapomnieć o czynie zbrojnym, bo on jest istotą, fundamentem niepodległości państwa polskiego. Nie byłoby państwa polskiego, nie byłoby odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli, gdyby nie czyn zbrojny tych, którym przywodził Józef Piłsudski. Antoni Macierewicz podziękował żołnierzom za oddaną i ofiarną służbę. Siła zbrojna jest niezbędnym czynnikiem, jak powiedziałem, fundamentem polskiej niepodległości. I tutaj, na Kresach Zachodnich, pamiętamy o tym tak, jak wszędzie indziej w całej Polsce. Dziękuję żołnierzom 17. Zmechanizowanej Brygady Wielkopolskiej. Dziękuję wszystkim żołnierzom tutaj służącym wraz z naszymi sojusznikami, przygotowującym się do tego momentu, gdyby było takie zagrożenie, żeby byli gotowi nawet poświęcić życie. Minister nawiązał też do powstających wojsk obrony terytorialnej oraz obecności sił NATO w Polsce. Jednostki amerykańskie mają być rozlokowane m.in. w Świętoszowie, Żaganiu i Skwierzynie na początku przyszłego roku. Palenie papierosów prowadzi do zmian genetycznych w ciele człowieka. Do takiego wniosku doszli naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii. Wyniki badań publikują w tygodniku Science. Ktoś, kto pali 20 papierosów dziennie, przyczynia się w ten sposób do około 150 zmian genetycznych rocznie w każdej komórce płuc. Zmiany te są nieodwracalne i pozostają nawet, gdy człowiek przestaje palić. Mutacje pojawiają się także w krtani, w ustach, w pęcherzu moczowym, a nawet w wątrobie, piszą naukowcy. Przypominają jednocześnie, że w dymie papierosowym jest około 60 rakotwórczych substancji. Palenie papierosów jest najpoważniejszym środowiskowym czynnikiem prowadzącym do raka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich również deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie, południu i nad morzem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polska kuchnia jest taka jak my. Czasem ma ochotę na domową kiełbasę, a czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Polska kuchnia zmienia się z każdym pokoleniem. A dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była polska kuchnia naszych czasów. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Kuchnia Polska Karola Okrasy i jego wyjątkowych gości z ilustracjami Andrzeja Pąkowskiego. Regulamin akcji w sklepach i na www.lidl.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i House of Music zapraszają na koncert Janusz Strobel and Sinfonia Viva Ślad, uświetniający premierę płyty oraz obchody 50-lecia pracy artystycznej. Już 16 listopada o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wykonawcy Janusz Strobel, Paweł Pańta, Luis Ribeiro oraz Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Na zegarze 19:07 w kalendarzu sobota, 5 dzień listopada. Jakub Kukla, witam i zapraszam jeszcze do godziny 20. My już za kilka minut porozmawiamy o strażnikach pamięci 2016. Wcześniej zaglądamy jednak do Sejmu. W Sejmie rozpatrywany jest senacki projekt nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Uchwalona niespełna rok temu miała pomóc byłym opozycjonistom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Jednak w ocenie wielu osób nie działa. O tym w Polskim Radiu 24 mówił Wojciech Borowik ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Rozmawiał z nim Krzysztof Grzybowski. Tutaj można oczywiście od razu zadać pytanie, dlaczego niespełna chyba rok po uchwaleniu tej ustawy potrzebna jest jej zmiana? Dlatego,
Najkrócej odpowiem, jak można odpowiedzieć na takie pytanie, bo tamta ustawa była złą ustawą. I od początku my, osoby związane z opozycją antykomunistyczną, osoby represjonowane, uważaliśmy, że ona jest dla nas trudna do przyjęcia, ale z drugiej strony mieliśmy świadomość, że lepiej, żeby nawet taka słaba ustawa była, żeby weszła w życie, bo łatwiej zmienić niż uchwalać ustawy od początku. Dlatego zgodziliśmy się na to i ta, no nie boję się użyć słowa, zła ustawa została przyjęta, obowiązywała, czy obowiązuje od 31 sierpnia ubiegłego roku. No i czas na zmiany zresztą, które podczas obradowania poprzedniej ustawy PiS zapowiadał, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało. Ale to w takim razie po kolei. Co przynosiła tamta ustawa, właściwie ta ustawa, która nadal jeszcze obowiązuje, ta ustawa sprzed roku? Wie pan co, ja zacznę zupełnie od czegoś innego. Dobrze, zmieniamy kierunek. Niedawno, nie, ale to ma związek bardzo, bardzo taki emocjonalny. Zamieściłem taki wpis na Facebooku, ostatnio rzadko to robię, ale zamieściłem parę tygodni temu taki wpis, że będziemy organizowali jako Stowarzyszenie Wolnego Słowa 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. No i koledzy słusznie mnie poprawili nie 30, a 35. Czyli 35 lat upłynęło, czy upłynie w grudniu, 13 grudnia od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ja myślę, że to jest jakaś odpowiedź, że ta ustawa, która weszła rok temu, jest ustawą ogromnie spóźnioną. To jest ustawa, która tak naprawdę powinna wejść wiele, wiele lat temu i powinna uhonorować, bo taki był główny cel, uhonorować te osoby, które wywalczyły dla nas wolną Polskę. To są żywi bohaterowie, tak? Bo mamy różnych bohaterów w naszej ojczyźnie. Mamy bohaterów żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, ale oni w większości ponieśli ogromną cenę za swoją walkę. A my jesteśmy tymi żywymi bohaterami, tak? Których powinno się honorować. I to spóźnione uhonorowanie było takim uhonorowaniem, powiedziałbym, na zasadzie pomocy społecznej. Czyli masz bardzo złą sytuację, nie masz czego się utrzymać, no to po pierwsze musisz udowodnić, że byłeś tym działaczem, byłeś represjonowany. Jeżeli to udowodnisz, dostaniesz status. Jeżeli później udowodnisz, czyli przekażesz dokumenty, że nie masz czego żyć, no to możemy przekazać ci skromny podarunek od państwa w wysokości 400 zł. No to ja jeszcze dodam, że na to, jak pan to powiedział, podarunki przeznaczono w budżecie 25 milionów złotych, ale co ciekawe, wydano zaledwie 500 000. No, ewidentnie ta ustawa, te rozwiązania po prostu nie zadziałały. No i teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego byli opozycjoniści nie chcieli występować o status opozycjonistów? Dlaczego nie chcieli się ubiegać o ten dodatek? Być może dla wielu osób bardzo istotny w budżecie. Czy to była kwestia źle skonstruowanych przepisów? Czy to była kwestia tego, że wymagano tak gigantycznej papierologii, że być może wielu opozycjonistów po prostu zniechęconych machało ręką? No, a może jest jeszcze inny powód? Być może ludzie, którzy w czasach PRL-u walczyli z ówczesną władzą, no, nie chcieli takiego rozwiązania, bo uważali, że nie robili tego dla pieniędzy. No, teraz trochę gdybam, szukam odpowiedzi. Dlaczego to nie zafunkcjonowało? Panie redaktorze, znalazł pan odpowiedź, bo wszystkie te trzy elementy są prawdziwe. Pierwszy taki, papierologia. Znaczy ja oczywiście nie używałbym tego słowa, ale my staraliśmy się w ustawie tak zabezpieczyć budżet państwa, czy zabezpieczyć nasz status, tak, bo chcielibyśmy się znaleźć w gronie osób, które rzeczywiście działały albo były poddawane represjom w tamtym okresie, że niełatwo jest ten status uzyskać, bo trzeba mieć rok działalności bądź represji. Ale być może to dobrze, bo istnieje oczywiście ryzyko, istniałoby ryzyko, że gdyby te przepisy były o wiele bardziej liberalne, to nagle by się okazało, że mamy w Polsce 25 milionów opozycjonistów. Zgadza się. I my, mając tego świadomość, mając też w tyle głowy doświadczenia z kombatantami,
uważaliśmy, że zapisy tej ustawy muszą być bardzo restrykcyjne. Czyli to jest pierwszy moment i drugi z tym związany, to jest kwerenda w Instytucie Pamięci Narodowej. Każda osoba, która stara się o status, musi mieć zaświadczenie, takie zaświadczenie, mówiąc krótko, z Instytutu Pamięci Narodowej, że nie współpracowała bądź nie była pracownikiem. No i ewentualnie, jak były jakieś materiały, to one służą temu, żeby ten status udokumentować. Czyli to jest ta pierwsza rzecz. Trudny dostęp, ale o to celowo zabiegaliśmy. Ale tak, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tylko status to jest jedna rzecz, tak? Bo to jest taka honorowa sprawa. My zabiegaliśmy, żeby ten status był respektowany przez różne instytucje rządowe, samorządowe, żeby nas zapraszano na uroczystości, że pamiętano o nas, pamiętano o tych, którzy naprawdę poświęcili wiele lat, zdrowie, często wolność, siedzieli, byli bici, torturowani nierzadko, żeby oni zostali przez państwo docenieni jako żywi bohaterowie, tak jako ci, którzy naprawdę coś ważnego dla naszego kraju zrobili, bo wywalczyli wolność. Ale drugi element jest taki, który był nie do przyjęcia dla nas, ale tak jak mówię, zgodziliśmy się, bo uznaliśmy, że lepiej, żeby ta ustawa była, niż żeby wrzucić do kosza to, co zostało stworzone w poprzedniej kadencji i zacząć pracę nad ustawą od samego początku. To kwestia taka, że ta ustawa miała charakter pomocowy, taki trochę jałmużny dla tych osób, które są w trudnej sytuacji, które muszą udokumentować swoją trudną sytuację, muszą trochę się upokorzyć, tak? Czyli pokazać, że no jest mi tak źle, że wyciągam rękę do państwa o pomoc. Jedna różnica była tylko co do pomocy społecznej, tak, że nie szło się do MOPS-u, tylko szło się do Urzędu do Spraw Kombatantów, ale procedura była podobna, trzeba było dokładnie te same kryteria wypełnić. Nam nie zależało na tym, żeby ta ustawa wprowadzała taki mechanizm. Chcieliśmy, żeby ten mechanizm był podobny do mechanizmu, którym objęci zostali kombatanci, żebyśmy byli takim, co zresztą kiedyś wspólnie ze świętej pamięci Januszem Krupskim przygotowaliśmy w Urzędzie do Spraw Kombatantów taki projekt ustawy, który łączył środowisko kombatanckie z działaczami opozycji antykomunistycznej, presjonowanymi i zrównywał nas w prawach, po prostu tworzył jedną grupę, która miała jednakowe prawa. Dzisiaj tego nie ma, są różne ustawy, różne kategorie. Ale chcieliśmy, żebyśmy zostali potraktowani jak kombatanci, żeby te świadczenia, jeżeli państwo już chce wypłacać, to niech wypłaca dlatego, że ktoś uzyskał status, poświęcił zdrowie, wolność, pracę, karierę i z tego tytułu takie świadczenie powinien dostawać. Z Wojciechem Borowikiem ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. A my zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy o Strażnikach Pamięci 2016. W naszym studiu Andrzej Chorubała, tygodnik Do Rzeczy, zastępca redaktora naczelnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Strażnik Pamięci, czyli nagroda przyznawana przez tygodnik Do Rzeczy od 4 lat. Tak, od 4 lat i to wystarczy wymienić chyba laureatów poprzednich edycji, żeby zdać sobie sprawę, że w materii przywracania pamięci historycznej, popularyzacji historii dzieje się bardzo dużo i na bardzo różne sposoby. Ludzie starają się o tę pamięć, o to nasze dziedzictwo dbać. Pierwszym laureatem, jeśli chodzi o kategorię artysta, byli twórcy serialu Czas Honoru i to był pewien fenomen takiego popkulturowego oddziaływania, gdzie nagle cała przestrzeń pamięci została przywrócona, czy też zaktualizowana, to co młodzi ludzie znali ze szkoły, zostało jakoś tam zilustrowane, to był jednak fenomen, to był fenomen jakiegoś szerokiego dotarcia z przekazem historycznym, gdzie nagle historia okazała się czymś, co rzeczywiście jest, dzieje się prawie że wczoraj, no, na wyciągnięcie ręki. To był po prostu, to jest właściwie dobry serial. To jest i dobry serial, ale właśnie też z naszego punktu widzenia to jest pewien fenomen popularyzowania historii w sposób bezbolesny i daleki od sztampy. Nienachalny przy okazji jeszcze. Tak. W tym samym roku ekipa, która zadbała o łączkę, o próbę odnalezienia bohaterów polskiego podziemia, była honorowana w kategorii instytucja. Natomiast mecenasem w roku 2013 został WBK, Bank Zachodni.
i to też za bardzo niekonwencjonalne traktowanie materii polskiej tradycji. Tam rzeczywiście, no, też dzięki prezesowi Mateuszowi Morawieckiemu, bardzo głęboko bank angażował się w sprawy związane z polską tradycją. I to na tle innych banków czy instytucji Skarbu Państwa, to rzeczywiście było coś niesamowitego, że tam ekipa zgromadzona wokół prezesa Morawieckiego faktycznie bardzo dbała o to, żeby promować tego rodzaju projekty i żeby te projekty pilotować też. To nie były przypadkowe rzeczy, to nie było rozrzucanie pieniędzy, tylko rzeczywiście bardzo punktowe i trafne, trafne dotowanie tego rodzaju aktywności. To jest pierwsza edycja dopiero. Nie wiem, czy mam wymieniać dalej, czy... Myślę, że dla zainteresowanych te informacje znajdą się na pewno w sieci. Co ważne, wymienił pan trzy kategorie, trzy działy, czyli twórca z jednej strony, z drugiej strony instytucja i mecenas. Tak. I to się utrzymało do dziś. To się utrzymało. W zeszłym roku wetowaliśmy projekt Darka Malejonka i Panny Wyklęte, jeśli chodzi o projekt właśnie artystyczny. Natomiast bardzo ciekawa była nagroda w kategorii mecenas, bo dostało ową nagrodę dwóch panów, którzy ufundowali własnym sumptem ten wielki maszt z biało-czerwoną flagą przy rondzie Babka, czy też rondzie Radosława, tam przy galerii Arkadia, jeśli mam się odwołać do konsumentów warszawskich, to właśnie tamta biało-czerwona flaga to po prostu jest wspaniały taki fantazyjny gest dwóch prywatnych sponsorów. Rozmawiamy wprawdzie o przeszłości, ale spójrzmy jednak, wybiegnijmy jednak nieco w przyszłość, mianowicie do 7 dnia listopada, tego dnia odbędzie się uroczysta gala. Miejsce to Zamek Królewski. Tak. I dowiemy się, kto w tym roku otrzyma tytuł Strażnika Pamięci. Jeśli chodzi o kategorię twórca, to również nominacje są dość ciekawe i barwne momentami. Tak, są także zróżnicowane, bo rzeczywiście to taki, jeśli chodzi o tę aktywność w dziedzinie historii i pielęgnowania tradycji, to jest bardzo wieloaspektowa w zasadzie rzecz. Teraz już, no, dzięki pomocy państwa rzeczywiście sytuacja będzie się zmieniała i na pewno też Strażnik Pamięci jako nagroda będzie musiała przeformułować jakoś siebie. W tym roku zresztą, gdy patrzyliśmy na mecenasów, no to było dużo kandydatur, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Ale to już są sprawy delikatne, bo nie wiadomo, na ile jest to sprawa rzeczywiście dobrej woli i jakiejś inicjatywy poszczególnych instytucji. No być może jest to sprawa po prostu polityki całego państwa i wtedy nagradzanie poszczególnych spółek, no, jest czym innym, niż gdybyśmy wskazywali na realny wysiłek pewnych indywidualności, które dawniej to się wiązało z jakimś ryzykiem, jednak z jakimś bardzo wielkim wysiłkiem i z nonkonformizmem. Chcemy promować głównie nonkonformistyczne jednak działania, takie, które są, wiążą się z pewnym ryzykiem, tak jak na przykład film Wołyń. W gruncie rzeczy było to ryzyko artystyczne całej ekipy, bo sprawa była kontrowersyjna i wcale nie taka bezpieczna i to nie było takie pewne uderzenie, tak jak teraz, gdy ktoś, załóżmy, dopisuje się do nurtu, nie wiem, polityki historycznej, takiej oficjalnej, no to w zasadzie, no, jedynym ryzykiem jest to, że zrobi kicz jakiś i się zblamuje, natomiast nie ma takiego ryzyka i osobistego, i artystycznego, i człowiek nie opowiada się po stronie jeszcze sprawy niepewnej. Twórcy filmu Wołyń są na liście nominowanych do Nagrody Strażnik Pamięci 2016 w kategorii twórca. Oczywiście film powstawał przez wiele lat, bardzo ważny film, bardzo trudny film, ale reżyser na każdym kroku podkreśla, to nie jest film antyukraiński. To też chciałbym podkreślić, do tego nawiązać. Tak, to jest na pewno, znaczy na pewno Wołyń przywraca taką wiarę w oddziaływanie i pedagogiczne, i właśnie historyczne takiego wielkiego kina. To jednak jest, jeśli się spojrzy na filmy, które powstawały w Polsce od 1989 roku, no to jest to jednak fenomen i to jest taki zdecydowanie numer jeden, bo przywraca coś, co w zasadzie było przemilczane, było historią kłopotliwą, no, byli owszem rzecznicy przywrócenia pamięci o Wołyniu, tak jak ksiądz Isakowicz-Zaleski, ale oni byli traktowani trochę jako tacy kłopotliwi
wątpliwe wdowy, które przypominają o jakiejś śmierci, która jest już poprzek pojednaniu, poprzek oficjalnej takiego oficjalnego dobrego samopoczucia. Także to rzeczywiście sprawa Wołynia jest bardzo interesującym egzemplem. Ale też wśród nominowanych jest pani Elżbieta Herezińska. Indywidualność niesamowita, która tworzy grube, bardzo poczytne księgi i rzeczywiście porusza się po polskiej historii tak swobodnie, że jest w stanie w jednym roku wydać książkę o dynastii Piastów, mając w swoim dorobku rzecz o Brygadzie Świętokrzyskiej i jeszcze wrzucić jeszcze książkę Turniej Cieni, która jest poświęcona polskiej historii wieku XIX. Także jest to fenomen i czytelniczy, i pisarski. I to przy okazji kobieta, która namalowała w przenośni oczywiście w książce Harda Chrzest Polski. Tak, to jest... Swoją wizję tego wydarzenia. Tak. To jest na pewno... I to też jest fenomen, tak jak Smarzowski jest pewnym fenomenem, jeśli chodzi o film polski, to Herezińska też jest... To nie jest jakaś pośrednia, mało znacząca osoba. To jest znaczący autor na mapie polskiej literatury, która... Czasami jest literaturą gatunkową. No, przecież Herezińska uprawia też nie tylko takie blisko historyczne rzeczy, ale też popisuje się swoją fantazją i różnymi grami. Jeśli chodzi o muzykę, jest nominacja, tak się złożyło, że mamy film, literaturę, muzykę, to zespół Kontramundu, czyli takie rockowe przetworzenia pieśni patriotycznych i pieśni historycznych. Rok historyczny? Tak to można określić. Pewnie tak, no to zespół ten ma swoich zwolenników. Pamiętam, że nawet obecny minister kultury i dziedzictwa narodowego jeszcze przed objęciem funkcji wskazywał na ten zespół jako na taki wzorzec tego, jak można uprawiać politykę historyczną i popularyzować coś. No ma też swoich kąśliwych krytyków, no bo wiadomo, no, muzyka to jednak jest dziedzina bardzo wielu subkultur i to no, nie ma czegoś takiego jak jednoznaczne, jednolite podejście. To być może część głosujących na Kontramundum sądzi, że to jest coś dla młodzieży, młodzież pokocha, a tymczasem młodzież woli zupełnie inne sposoby obchodzenia się z historią w muzyce. No, mieliśmy w zeszłym roku właśnie Darka Marionka i Panny Wyklęte, które sięgały do zupełnie innej estetyki. To jednak była próba dojścia i do hip-hopu, i do alternatywy. No, to był jakiś taki projekt zróżnicowany. Tutaj mamy troszeczkę z takiego takie ostre granie a la perfect, no to powiedzmy jest tego rodzaju estetyka, ale na pewno znacząca rzecz. Pamiętam na tych marszach jeszcze przed zmianą polityczną w Polsce, no to Kontramundum z wielkich głośników na takich marszach pisowskich był puszczany i ludzie mogli wysłuchać tam bodaj Zielona Wrona w wykonaniu rockowym. Następną nominacją jest Robert Kaczmarek. To jest reżyser i producent filmowy. Rzeczywiście niesamowita postać, jeśli chodzi o tworzenie kina niezależnego. To jest taka nominacja, która w zasadzie Robert się przewija od lat wśród nominowanych, wśród takich bardzo ważnych postaci. No, on współpracował z Ewą Stankiewicz, dokumentował rzeczy związane z krakowskim przedmieściem, ale też jest twórcą takiego cyklu Errata, w którym to cykl pokazuje sylwetki literackie na podstawie nowej wiedzy o tym, kto był kim i jak działały różne mechanizmy literackie, jak działały tajne służby, jeśli chodzi o kreowanie kultury i tak dalej. No plus jest autorem wraz z Grzegorzem Braunem filmów o generale Jaruzelskim, gdzie podejmują dyskusję na temat konieczności stanu wojennego i w ogóle biografii dość ponurej generała. Kapitalna osoba, która rzeczywiście to jest postać nonkonformisty, ryzykował nie tylko dobrym imieniem, przez długi czas był źle widzianym gościem w telewizji, w mediach, ale też bardzo dużo finansowo jednak stawiał na to, żeby to ten niezależny film, niezależny dokument, niezależny reportaż się rozwijał. O twórcach filmu Wołyń już mówiliśmy, jest jeszcze na liście nominowanych twórców Dariusz Walusiak.
Tak, autor książki Winni, Holokaust i fałszowanie historii, dokumentującej rzeczy związane z, no, z próbami narzucenia nam polityki historycznej przez innych. I tutaj no, to jest na pewno nurt, który teraz, no, no, widać to po ostatnich publikacjach, będzie bardzo żywy w polskich debatach historycznych. To znaczy próba jednak odzyskania tej pamięci o II wojnie światowej, o sprawach Holokaustu i próba spojrzenia na to z punktu widzenia jednak polskiego interesu narodowego i też, też polskiego punktu widzenia, bo dotychczas rzeczywiście no jest tak, że biedne kraje są zazwyczaj ofiarami polityki historycznej wielkich sąsiadów i na pewno wielkich sąsiadów czy jakichś wielkich interesów. I na pewno tutaj Polska i polska opinia publiczna i w ogóle polskie społeczeństwo ma i do nadrobienia własną pracę, no bo my w gruncie rzeczy też przejmowaliśmy inne narracje jako społeczeństwo, a też chodzi o jakąś próbę wypracowania naszego stanowiska i sprzedania tej wizji na Zachodzie, czy w ogóle jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Więc tutaj tego rodzaju publikacje jak Dariusza Walusiaka są na pewno mocnym elementem tego rodzaju do ofensywy historycznej. Z tematyką fałszowania historii, czy też Holokaustu wiąże się jedna z nominacji w kategorii instytucja. To Marta Gamer i Gedenkdienst Komitee Gusen. Tak, to jest rzeczywiście, znaczy to jest jedna z dwóch międzynarodowych naszych nominacji, bo drugą jest Stowarzyszenie Memoriał. I to jest rzeczywiście ciekawy fakt, jak po drodze nam z instytucjami czy z aktywistami, którzy odkłamują historię niekoniecznie na terenach Rzeczpospolitej. Bo Memoriał w zasadzie obejmuje swoją aktywnością wszystkie postsowieckie państwa i no, dba o upamiętnienie ofiar totalitaryzmu sowieckiego. Natomiast jeśli chodzi o Komitet Pamięci o KL Gusen, to jest inicjatywa lokalna.